Przecież my przeszliśmy od remontu łazienki do budowy jakiegoś pieprzonego stadionu narodowego. Łazieniuneczka? Stadion narodowy. Łazieniu pikulka? Stadion narodowy. Pikulinka? Stadion narodowy. A możesz się na mnie nie drzeć? A co ty sobie myślisz? Że ja to wszystko, to ja robię tylko dla siebie? Ale przecież ja nawet nie podniosłem głosu. Ja na razie staram się używać logicznych, rzeczowych argumentów. Inteligent się znalazł. A jak trzeba było zrobić pranie, to nie wiedział, gdzie się proszek wsypuje. A skarpetki to mi wciska do DVD. Bo wideo już zajęte. Kalesony wpierdzielone do połowy.